Mostek to prawdziwy święty graal dla wszystkich pasjonatów barbecue. Dzisiaj postanowiłem ich trochę wkurzyć, bo zrobimy prawdziwy mostek low and slow, ale na grillu gazowym. Zaczynamy! Ale zanim zacznę Wam opowiadać trochę o tym kawałku mięsa, zacznę oczyszczać ten mostek, dlatego że ma on na sobie bardzo dużo rzeczy, które musimy ściąć. Tutaj jest też bardzo dużo tłuszczu, dlatego że mostek to jest w ogóle idealny kawałek dla mnie na burgery. Dlatego że procent tłuszczu, jaki znajdziemy na mostku w stosunku do mięsa, jest po prostu idealny, jeżeli chodzi o burgery. Jest to około 20% i burgery z mostka to są jedne z moich ulubionych burgerów. Jeżeli chodzi o samo oczyszczanie tego mostka, tutaj są jak na wszystko dwie szkoły, to często właśnie pojawiają się pytania, czy faktycznie musimy to robić? Przecież to jest tłuszcz, to jest pyszne. Tylko tego tłuszczu jest naprawdę bardzo dużo. Lepiej jest go trochę ściąć i potem po prostu zamrozić, wmielić sobie do burgera. To jest po prostu dobry towar, który nam się do czegoś później przyda. Co to jest w ogóle mostek? Z jakiej części krowy on pochodzi? Mostek to jest taki wielki mięsień tutaj z przodu krowy. I to jest mięsień, który bardzo mocno pracuje. Wbrew pozorom, słuchajcie, krowa jak chodzi na tych swoich czterech nogach i trzyma głowę uniesioną w górę, to tak naprawdę mostek wykonuje w tym momencie bardzo, bardzo dużą pracę i tam jest mnóstwo tkanki łącznej, która po prostu potrzebuje metody low and slow, żeby tą tkankę łączną całą wytopić. Tego nie zjemy w formie steków, tego kawałka. Warto powiedzieć o tym, że składa się z dwóch elementów. Amerykanie wyróżniają point, to jest ten taki grubszy element z tej strony, i flat, czyli ten cieńszy, który mamy tutaj. No i tak naprawdę, gdybyśmy mieli sam flat, to zrobienie mostka to byłoby to pewnie kilka godzin, 4-5, ale że mamy tutaj też ten bardzo okazały point, no to to już chwilę trwa. Ile to godzin ma się robić, no to tutaj wiadomo, że im dłużej, tym lepiej. Natomiast na gazówce myślę, że ciężko będzie nam ustawić temperaturę tak niską, jak na amerykańskiej smokerach, ale to dobrze, bo zobaczymy sobie, czy jak zrobimy mostek w trochę wyższej temperaturze niż 100 stopni, to czy on faktycznie będzie taki niezjadliwy. Ci, którzy biorą udział w zawodach barbecue, no to wiedzą, że tutaj naprawdę bardzo ważne są też walory estetyczne, czyli na przykład musimy ten mostek też trochę podrównać. Ja się w to nie będę bawił, bo mi jest po prostu szkoda tego mięsa. Zostawiam tutaj wszystkie te nierówności. Warstewkę tłuszczu, taką dosłownie kilka milimetrów, to wszystko pójdzie do burgera albo do wytopienia. I myślę, że możemy się zająć drugą stroną. Tutaj to wszystko możemy już zostawić, a z drugiej strony co musimy zrobić, to też trochę tego tłuszczu możemy tu powycinać, bo tu są, widzimy, całe kawały tłuszczu. Tutaj też mamy trochę tkanki łącznej z tej strony, taka jak to Amerykanie nazywają silver skin. To możemy też pościnać razem z tym tłuszczem, bo to wszystko będzie przeszkadzało dymowi w spenetrowaniu tego mięsa. A tutaj jednak najważniejszą przyprawą jest właśnie dym. Mostek to jest jedna z najważniejszych kategorii w zawodach barbecue. Tak naprawdę ludzie całe dekady poświęcają na dopracowanie swojego przepisu, na dopracowanie swojej metody. No i tam to jest już naprawdę na zaawansowanym poziomie. My się oczywiście tego tematu uczymy, ale musimy trochę odczarować ten temat. I dlatego wydaje mi się, że wśród pasjonatów barbecue jest taki trochę lęk przed tym kawałkiem mięsa. Co będzie, jak mi nie wyjdzie? Co będzie, jak będzie trochę za suche? Słuchajcie, no trzeba po prostu po pierwsze próbować, a po drugie, ja bym się nie bał tego, że jest za wysoka temperatura czy coś. Gwarantuję Wam, że ten kawałek mięsa i tak będzie pyszny, jeżeli go zrobimy nawet w 140 stopniach i lekko podwędzimy. Pewnie nie wygramy nim zawodów barbecue, no ale jeżeli mamy grill gazowy w naszym ogródku, a nie wielki smoker amerykański, no to robimy na grillu gazowym, a nie na wielkim amerykańskim smokerze. Więc tutaj bym się tym tematem jakoś bardzo nie przejmował i podchodzimy do tego bez kompleksów. O, a jak już sobie coś tutaj chcemy podrównać, to takie rzeczy świetnie się nadadzą na danie, które się nazywa brisket burnt ends, czyli po prostu możemy sobie to wykorzystać do oddzielnego uwędzenia tego na szybko, w całym takim kawałku. No uzbierało się tego tematu troszeczkę, nigdy w życiu tego nie wyrzucajcie, to jest wszystko dobry towar. Słuchajcie, mostek wydaje mi się, że już w miarę wygląda. A teraz możemy ten mostek zacząć przyprawiać. Taka klasyczna metoda teksańska to jest po prostu sól, pieprz i dym. Będziemy blisko, ale polecimy trochę w klimaty azjatyckie. Mam tutaj trzy rodzaje pieprzu. Pierwszy pieprz to jest pieprz syczuański, który właściwie tak naprawdę nie jest pieprzem, tylko jest trochę inną rośliną, ale nazywa się pieprz. Ma bardzo ciekawą właściwość. Jak jemy go na surowo, to powoduje, że trochę drętwieje nam język. Jako dodatek do mięsa uwielbiam pieprz syczuański. Drugi rodzaj pieprzu to jest zupełnie opcjonalny. To jest jakiś rodzaj pieprzu, który kupiłem w Wietnamie. Nie wiem do końca, co to jest za przyprawa. Nie potrafiłem tego przetłumaczyć. Pachnie trochę cytrusowo, kwiatowo. Wydaje mi się, że to jest coś podobnego do pieprzu syczuańskiego, więc dodam to też do naszej przyprawy dzisiejszej. A trzeci rodzaj pieprzu to jest najzwyklejszy czarny pieprz.
Tego nie muszę nikomu przedstawiać. Dodatkowo, jak już dodajemy rzeczy, które kupiłem w Wietnamie, zresztą obejrzyjcie sobie filmik z Wietnamu, jest nade mną. Jest tutaj coś, co wydaje mi się, że jest to może jakiś rodzaj kardamonu czy coś takiego. Też nie wiem, co to jest. To też jest opcjonalne. Użyjcie po prostu trzech różnych pieprzy i będzie popieprzony, fajny efekt. Dorzucam to też. I teraz w magiczny sposób to zblendujemy. No i jest zblendowane. Zobaczcie, mamy tutaj grube kawały tych różnych pieprzy. To jak to pachnie ze środka, to jest jakiś totalny obłęd. Cytrusowe, po prostu kwiatowe aromaty pieprzu. Wszystko to przesypuję teraz do soli. Tutaj mam przygotowaną sól. No i mamy fantastyczną mieszankę przypraw do wołowiny, do wieprzowiny, myślę, że do wszystkiego. Po prostu sól z pieprzem, z różnymi rodzajami pieprzu. Teraz to trzeba wszystko dokładnie wymieszać. Najpiękniejsza sól z pieprzem, jaką można sobie w ogóle wyobrazić. Zaczynamy przyprawianie mostka. Najpierw go trzeba trochę posmarować tłuszczem. Ja użyję dzisiaj oleju sezamowego, bo lecimy w klimaty azjatyckie. Pamiętajcie o tym, że olej sezamowy nie jest idealnym olejem do grillowania, bo on ma dosyć niski próg palenia, ale jeżeli działamy niską temperaturą, to nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Możemy sobie olejem sezamowym dodać przede wszystkim smaku, bo olej sezamowy ma fantastyczny aromat i fantastyczny smak. Smarujemy oczywiście z obu stron dokładnie ten most. No i teraz jak już wszystko się dobrze klei, to możemy zacząć przyprawianie tego brisketu. O kurde, nie wiem. Wszystko dokładnie zasypujemy tymi pięknymi pieprzami z solą, ale to pachnie. Nawet nie potrafię rozkminić do końca wszystkich aromatów, które w tym momencie latają w powietrzu. To dokładnie trzeba wszystko przyprawić, dlatego że zwróćcie uwagę, że tego mięsa jest naprawdę dużo, więc cały ten temat potem będzie tak naprawdę przyprawiał również mięso, które jest w środku. Brzegi też musimy dokładnie zasypać tymi przyprawami. Aromat oleju sezamowego z tymi wszystkimi pieprzami to jest po prostu coś niesamowitego, to co się roznosi tutaj w powietrzu. A piękny mostek mamy dzisiaj z amerykańskiej wołowiny. Występuje w każdej krowie, ale te są naprawdę przepyszne. Dobra, przyprawiam tu jeszcze troszeczkę końcóweczkę i przenosimy się z tym mostkiem na grill. Także zobaczcie, co ja tutaj przygotowałem na tym grillu. Na razie sonda wisi tutaj. Przed chwilą pokazywała 140 stopni, bo ja muszę wiedzieć, jaka jest temperatura dokładnie w tym miejscu. Nie interesuje mnie temperatura wypadkowa z całego rusztu. Wszystko o temperaturach zobaczycie w filmiku, który się w tym momencie link do niego wyświetla nade mną. Więc tutaj mamy około 140 stopni. To jest dosyć wysoka temperatura jak na low and slow, ale przeżyjemy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to odpalić drewienka. Wstawiam tutaj moduł do wędzenia nad zapalonym palnikiem. Do niego wsypuję trochę suchych drewienek. Chodzi o to, żeby one się już zapaliły. Odpalony mam tylko jeden palnik. To jest ustawienie, które daje nam minimalną temperaturę w grillu. Nie jest to dzisiaj low and slow, to jest około 140 stopni, ale ten palnik oczywiście można sobie skręcić, jak chcecie działać naprawdę na niskiej temperaturze. Drewienka się już zaczynają podpalać, więc biorę drewienka, które namoczyłem wcześniej. Po to właśnie namaczamy takie drewienka, takie zrębki, żeby one się za szybko nie spaliły. I w podwędzaniu na grillu gazowym to jest mega istotne, bo tutaj musimy walczyć o każdą minutę palenia tych drewienek. Więc teraz tymi mokrymi drewienkami uzupełniam ten moduł do wędzenia, żeby to wszystko właśnie się możliwie jak najdłużej wypalało, bo tych drewienek też będziemy musieli dorzucać stopniowo tutaj w trakcie pieczenia tego mostka. Więc musimy zadbać o to, żeby ich było możliwie najwięcej. I teraz trzeba to oczywiście jeszcze zamknąć, żeby zminimalizować tutaj dopływ tlenu. To wszystko będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o czas palenia tych drewienek. I teraz najważniejsza rzecz. W tym momencie ta skrzynka jest nad zapalonym palnikiem. Jeżeli zostawiłbym ją tutaj, to już gwarantuję Wam, że to się spali bardzo, bardzo szybko. Całą tą skrzyneczkę możemy teraz przesunąć, może jeszcze bez zamknięcia. Przesuwam całą tą skrzynkę nad nierozpalony palnik, żeby ona się po prostu powoli, powoli dymiła. Gdyby się okazało, że na przykład, nie wiem, coś tu zgaśnie, to zawsze możemy na chwilę ten palnik odpalić, ale raczej nie sądzę, żeby coś takiego się miało stać. No tutaj trzeba rozwiać pewien mit, tak? Grill gazowy nie jest idealnym środowiskiem do podwędzania dużych kawałków mięsa, dlatego że dużo dymu ucieka nam po prostu tymi szczelinami tutaj po bokach, więc musimy walczyć naprawdę o każdy mini buszek dymu. I przerzucamy most na grill.
I teraz tylko zwróćcie uwagę, jak go układamy. Starajcie się ułożyć go bardziej tą grubszą częścią bliżej źródła ciepła, bo to się zrobi tak naprawdę bardzo, bardzo szybko. Myślę, że możemy sobie nawet to w taki sposób ułożyć i w tym momencie ta gruba część będzie się robiła trochę szybciej. Wbijam oczywiście sondę termometru, delikatnie się tu dymi trochę, idealnie pod nim, pewnie może go gdzieś tam w jakimś momencie obrócimy, ale w tym momencie to jest gotowe do tego, żeby się wędziło jeszcze przez wiele, wiele godzin. Grill mi odleciał w trochę inne miejsce. Zobaczmy, co się dzieje z mostkiem. Minęło jakieś 5 godzin. W środku mamy temperaturę 62 stopni. Widać, że już kolor zaczyna się robić delikatnie podwędzony, ale przyznam Wam się szczerze, walczymy tutaj o każdy centymetr sześcienny dymu. Podrzucamy bardzo powoli palące się zrębki, no ale jednak stwierdziłem, że musimy tutaj dodać dymu trochę więcej, dlatego coś takiego mniej więcej co godzinę ląduje również tutaj na listwie aromatyzującej. To się szybko odpala i tylko trzeba uważać, żeby po prostu się nie zrobiło ognisko w tym grillu, więc jak coś, oblewamy to wodą. No i co? I będziemy dalej. 62 stopnie po 5 godzinach oznacza, że mamy jeszcze sporo roboty przed sobą, bo mostek powinien mieć w środku jakieś 85-90 stopni. A mostek oczywiście od czasu do czasu widzicie, że tutaj obracamy w różne strony, żeby on się równomiernie robił, ale zawsze ta grubsza część, czyli tak zwany point, jest bliżej źródła ciepła. Mamy kolejne kilka godzin czekania przed sobą. Mija już 9 godzina tej zabawy. Możemy już wyciągnąć pierwsze wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że ten cały interes jednak lepiej się sprawdza nad odpalonym palnikiem, bo na niezapalonym palniku po prostu cały czas przygasa. A tutaj tli się, faktycznie bałem się tego pożaru. Trochę się trzeba tutaj czaić z wodą, żeby czasami to przygasić. Mówiąc szczerze, sam jestem trochę w szoku, że to mięso tak fajnie złapało jednak to wędzenie na grillu gazowym. Ale też myśmy ostro o to walczyli. Cały czas tutaj podrzucaliśmy te drewienka i kawałki, i też te zrębki. Więc w sumie prawie cała paczka zrębków poszła na ten kawał mięsa. Ale okej, mięso ma w tym momencie 72 stopnie w środku i w tym momencie musimy już ten kawałek mięsa zawinąć albo w folię, albo w papier rzeźniczy, bo ta temperatura do końca będzie rosła bardzo, bardzo powoli. Przypominam, dociągamy ten mostek do 85-90 stopni. Jak chcecie bardziej rozpadający się, dociągnijcie do 90-85, już będzie okej. Ale nie chcemy, żeby się to mięso już wysuszało, więc zawijamy to wszystko szczelnie w folię albo w papier. To jest mega ważne, żeby ten mostek był zawinięty bardzo szczelnie, bo mała dziurka po prostu będzie powodowała, że ta soczystość będzie uciekała z tego pakunku. Bardzo dokładnie jest to owinięte, chyba ze 4 razy. Teraz jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz. Znów bijemy tutaj sondę, tylko że bardzo dokładnie też tą sondę tutaj zaklejam folią, żeby nie było akcji, że nam wysuszy na przykład cały mostek. Wędzenie w tym momencie nie ma już większego sensu, więc można to spokojnie sobie zdjąć, zagasić, zostawić na inne grillowanie. Myślę, że jeszcze ze 2-3 godziny roboty przed nami. 12 godzin. Nic krócej. Tyle czasu latał ten mostek na tym grillu gazowym. Jestem trochę podjarany, bo mam duże oczekiwania już po tym czasie. Wydaje mi się, że tam coś pykło, ale jeszcze musimy ten mostek oczywiście zdjąć do odpoczywania. Tutaj mamy już 87 stopni na termometrze, co oznacza, że on już naprawdę zbliża się do takiej temperatury, jaka powinna być. Zdejmiemy go już na deskę, żeby sobie pomału odpoczywał. O, a teraz jeszcze muszę wziąć termometr. Nie ma sprawy. Jedziemy z koksem. Odpoczywanko, a w tym czasie przygotujemy sobie salsę. A salsa oczywiście będzie miała twist azjatycki, tak jak cały ten mostek. Zaczynam od zamontowania rusztu i porządnego go nagrzania. Salsa będzie zrobiona z grillowanego ananasa. Więc musimy już teraz parę plastrów ananasa ciachnąć. Możemy znaleźć sporo. Może nie robią meksykańskiej salsy z tego, ale my zrobimy. Ananaska trzeba teraz obrać. Ananasa trzeba trochę posmarować olejem. Wiadomo, że ananasy, które kupujemy w Polsce, nie są to najsłodsze ananasy świata, więc najlepszym sposobem jest zgrillowanie. W ten sposób staną się jeszcze słodsze. A do salsy musimy sobie jeszcze pokroić trochę cebuli. Cebulkę trzeba obrać i pokroić w drobną kostkę. 12 godzin. Mam nadzieję, że było warto. Później w kostkę. Nie musi być to najpiękniejsza kostka świata. Jest godzina 22:15. Serio. Naprawdę boska byłaby do tego jeszcze kolendra albo pachnotka, ale zużyłem całą do innych przepisów. Nie mogę sobie tego wybaczyć.
No ale cóż, pójdziemy w stronę argentyńskiego chimichurri. Dosiekamy tu trochę natki jeszcze. To nic, niczym się nie przejmujemy. I tak wszystko wyjdzie jak zwykle. Bo wy tego nie próbujecie, tylko ja. I nawet jak jest gówno, to ja wam tego nie powiem. Nie, to nieprawda, zawsze mi wychodzi, co? Taki żarcik 22. Ostatnio w Rydze, bo też robiłem mostek i wymyśliłem, że nagram na iPhone'a, jak go robię. Jak będę go potem na scenie pokazywał, to puszczę po prostu filmik, jak to robiłem, wszystkie etapy, no nie? No i tak zrobiłem. Pomyślałem sobie w nocy, jak to montowałem, że to będzie takie nudne. Więc nagle w środku zrobiłem jakiś taki, że tam, kurde, zerwała się taśma i się pojawia zupełnie inne wideo, jak wskakuję na rurę i zaczynam tańczyć na rurze ten filmik, co na urodziny swoje wrzucałem. I ja stoję na tej scenie i tam, co to jest? Co wypuszczacie w ogóle? O, to jest... embarrassing, przestańcie, no nie? Myślałem, że ludzie będą się zaśmiewać w ogóle totalnie, a cała sala, było tam 500 osób, najwięcej przyszło tego dnia, nikt się nie zaśmiał. Patrzył w szoku, ale potem ludzie przychodzili i mówili, że to był najlepszy stand-up na targach gastronomicznych, jaki widzieli. Dobra, lećmy dalej. Natunia ląduje w Missouni, elegancja Francja. Teraz trzeba jeszcze tylko ananaska przewrócić na drugą stronę. Wszystko gra, wszystko kwierczy. Salsa ma być azjatycka, więc jeszcze trochę imbiru sobie tutaj zsiekam. Taki niewielki kawałek. Tutaj już można obrać. Będą to względy estetyczne. W sumie nigdy jeszcze nie dodawałem do salsy imbiru. Myślę, że to może być kozackie. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Ja wiem, że wielu jest gości, którzy wiedzą, jak robić mostek i już naprawdę ćwiczą to od dłuższego czasu. Ja ze względu na czas zazwyczaj tego nie robię na pokazach, więc jeżeli macie jakieś komentarze, co byście zrobili inaczej, lepiej, dawajcie znać. Dobra, imbir też siekamy dosyć drobno i ananas. Zdejmujemy ananasa, już na pewno jest skarmelizowany, już ma piękne dodatkowe aromaty, reakcja Maillarda, te sprawy. Możecie sobie wyobrazić tą całą merytorykę, jaka tutaj na pewno mi się zazwyczaj cisnęła na usta. Dzisiaj jej nie będzie, bo jest 22:30, więc po prostu go siekam. Środek wytniemy, zwłaszcza przy tej końcówce. Tutaj to będzie naprawdę twarde. I teraz uwaga, to jeszcze można ciachnąć sobie na pół, wzdłuż, żeby ta kostka była jednak troszkę bardziej subtelna, trochę drobniejsza. Ananas ląduje w misce salsowej. Do salsy musimy dodać coś kwaśnego. Sam ananas jest konkretnie słodko-kwaśny, ale limona jest do tego jeszcze potrzebna. No i musi być takie słono-umamiczne tło. Zazwyczaj dodaję sól do salsy, odrobinę, żeby była tylko lekko wyczuwalna, ale dzisiaj sobie zaszalejemy salsa z sosem rybnym, bo to jest azjatycka salsa. O kurde, coś czuję, że to będzie najlepsza salsa, jaką zrobiłem w życiu. Już mi smakuje, już czuję sos rybny w powietrzu. Mieszamy ten cały towar. O kurde, ale salsa, wow, ja marnowałem życie po prostu, robiąc te nudne salsy z samą limonką. Azjatycka salsa, ale to jest sztos. Dobra, nadszedł czas, nie ma odwrotu, sprawdzamy. Jak jest wysuszony na wiór, powiem wam o tym. Tym razem powiem prawdę, zawsze mówię prawdę, żartuję. Bo trochę się tego boję, bo nigdy nie robiłem mostka na grillu gazowym. O Jezu. No nie, no to wygląda naprawdę kozacko. Obiecująco, bym powiedział. No i patrzajta ludzie, co tu się dzieje? Grill gazowy. I co wy o tym myślicie? Pachnie tymi pieprzami tak dookoła, że po prostu zaraz chyba odpadnę. Aż się boję wbić tym nożem w środek. Chyba wytrę z ananasa, co? Żeby nie było bluźnierstwa. Z tej strony chcę, z pointa chcę spróbować, bo tutaj jest dużo więcej tkanki łącznej, dużo więcej tłuszczu. No i co? Zobaczcie na to, co tu się dzieje. To, co wypływa, jak wciskam leciutko, to jest najbardziej drogocenny towar, jaki można sobie w ogóle wyobrazić w mostku. Co tutaj ze środka możemy wyczytać? Ano, możemy wyczytać, że na przykład smoke ringa bardzo dużego tu nie ma. Jest takie minimalne tutaj zaróżowienie na brzegach. No, raczej bym konkursu barbecue w Teksasie nie wygrał tym mostkiem, zwłaszcza jakbym wjechał z zwykłą gazówką tam. Ale słuchajcie, no sprawdźmy, jak to smakuje, bo to właściwie ma tutaj największe znaczenie. Wykroję sobie taki plastroch, najpierw bez żadnej salsy, bez niczego. Próbujemy. To jest sztos. Jest totalny sztos. Rozpada się. Może nawet za bardzo to pociągnęliśmy, ten mostek. To się już zaczyna robić taki pulled beef z tego. Te pieprze to jest w ogóle jakiś Meksyk totalny. Mięso się rozpływa. Teraz spróbuję z tą salsą. No nie ma dużego aromatu wędzenia. Jest bardzo leciutki. No ale co? Zrobiliśmy to na gazówce, nie? Zawsze gazówka przegra z jakimkolwiek węglowym sprzętem, który po prostu tego dymu ma całe tumany. O kurwa.
To jest to, co robi tutaj, kurde. Ale kurna brisket. Kochani, da się to zrobić na gazówce. Próbujcie. No i trzymajcie się. Widzimy się następnym razem.